Zatrzymajmy się w miejscu, z którego będziemy dobrze widzieć całą makietę i znajdującą się za nią mapę. Obóz Gross Rosen istniał w latach 1940-1945. Początkowo był filią obozu w Sachsenhausen, znajdującego się niedaleko Berlina. Od 1 maja 1941 roku działał jako samodzielny Konzentrationslager, w skrócie KL, czyli obóz koncentracyjny Gross Rosen. Makieta przedstawia jego wygląd pod koniec wojny, kiedy osiągnął największe rozmiary. Zwróćmy uwagę, że obóz składał się wówczas z trzech części zabudowanych barakami. Koszar załogi SS, części więźniarskiej oraz tak zwanego małego Auschwitz. Baraki SS-manów widzimy na makiecie najbliżej wejścia do sali. Od obozu więźniarskiego oddzielały je ogrodzenie i brama główna. To ten niewielki budynek w kształcie białej wieży z dwiema niższymi przybudówkami po bokach. Za bramą widać już baraki więźniów. Te w kolorze czerwonym zbudowano w drugiej połowie 1944 roku z myślą o więźniach ewakuowanych do Gross Rosen z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Na makiecie brakuje jednego ważnego miejsca. To zlokalizowany nieopodal kamieniołom, w którym więźniowie wykonywali katorżniczą pracę. Spójrzmy jeszcze na białą mapę za makietą. Zaznaczono na niej obóz główny KL Gross Rosen i wszystkie jego filie. Przez kilka lat powstało ich około 100 w miejscowościach, które obecnie znajdują się na terenie Polski, Niemiec i Czech. Do 1945 roku wszystkie wchodziły w skład III Rzeszy. Dużym czarnym punktem oznaczono na mapie podobozy istniejące na terenie, gdzie realizowano projekt Riese, czyli Olbrzym. Obejmował on położony w Sudetach zespół podziemnych budowli, przeznaczonych prawdopodobnie na kwatery Hitlera oraz wojskowych i cywilnych władz ówczesnych Niemiec. Pozostałe filie zorganizowano głównie przy zakładach działających na rzecz wojennej gospodarki niemieckiej. W sumie pracę więźniów wykorzystywało 209 przedsiębiorstw, między innymi Krupp, Zeiss, IG Farben i Telefunken. Przywożono do nich zarówno mężczyzn, jak i kobiety. Łącznie przez cały kompleks Gross Rosen przeszło ponad 125 tysięcy więźniów. Zginęło około 40 tysięcy. Po zapoznaniu się z mapą i makietą wyjdźmy z pomieszczenia. Na wprost zobaczymy salę z ekspozycją poświęconą KL Gross Rosen. Proponuję, by zwiedzić ją na zakończenie pobytu w muzeum. Będąc w holu, głównymi drzwiami po prawej, wyjdźmy z budynku. Zwiedzanie terenu byłego obozu potrwa około godziny. Zatrzymajmy się na chwilę za drzwiami wyjściowymi. Budynek, który właśnie opuszczamy, to dawna kantyna SS, po wojnie gruntownie przebudowana. Mieściła między innymi stołówkę, pomieszczenia gospodarcze oraz kasyno. Z miejscem tym sąsiadowały dziś już nieistniejące siedziba komendantury i barak podoficerski. Natomiast naprzeciwko kantyny, po drugiej stronie brukowanej ulicy, tu gdzie teraz widać łąkę, stały baraki dla żołnierzy SS, a Lagerstrasse. Przystańmy na niej. Kostka, której użyto do jej ułożenia, jest z granitu. W okolicy wydobywa się go od stuleci. Obecność tego surowca była głównym powodem, dla którego tuż po wybuchu II wojny światowej SS kupiło kamieniołom znajdujący się na terenie wioski Gross Rosen, dzisiejszej Rogoźnicy, oraz wydzierżawiło nieduży obszar okolicznych łąk. Hitlerowskie Niemcy potrzebowały granitowego kamienia, między innymi do rozbudowy miast i budowy autostrad. By pozyskać ten cenny surowiec, wykorzystywano niewolniczą pracę więźniów. Pierwszy ich transport przybył z obozu Sachsenhausen początkiem sierpnia 1940 roku. Wówczas przywieziono ciężarówkami 98 Polaków i dwóch Niemców. Później tysiące innych nieszczęśników
trafiały na miejsce koleją. Ze stacji w Gross-Rosen do obozu jest kilka kilometrów. Całą tę drogę więźniowie przebywali pieszo, poganiani przez nadzorców. Towarzyszyła temu obojętność lub wręcz nienawiść okolicznych mieszkańców. Przejdźmy teraz w stronę widocznej w oddali bramy z białą wieżą. Będziemy podążać śladem więźniów, których przywożono kolejnymi transportami. Po prawej stronie, za dawną kantyną SS, zachowały się pozostałości murowanych budowli. Mieściły schrony i psiarnie. Z tej ostatniej szeroko niosło się ujadanie tresowanych psów, wykorzystywanych głównie do pilnowania i konwojowania więźniów. Zwróćmy też uwagę na tarasowe ukształtowanie terenu. Obóz powstał na łagodnym wzniesieniu, jednak ciężką pracą więźniów zostało ono wypoziomowane, aż powstały widoczne tarasy. Nie było to proste, bowiem tuż pod gruntem znajduje się lita granitowa skała, która wymagała skruszenia i przetransportowania w inne miejsce. Zatrzymajmy się na placu przed bramą, w pobliżu kamiennej rzeźby. Tak jak wszystkie pozostałe obiekty w obozie, bramę zbudowali więźniowie. Pełniła ona funkcję głównej wartowni. Centralne pomieszczenie na piętrze zajmował Postenführer, czyli dowódca warty. To właśnie przez tę bramę przechodzili więźniowie za każdym razem, gdy udawali się do pracy w kamieniołomie lub wracali do baraków śmiertelnie wycieńczeni, często z rannymi towarzyszami na ramionach. Norbert Widok wspominał po latach. Wychodząc do pracy, mijaliśmy przy bramie grającą nam do marszu orkiestrę. Odbieraliśmy to jako szyderstwo z naszego życia. W sytuacji, gdy na każdym kroku czyhała śmierć, gdy każdy myślał, jak przeżyć dzień i nie dać się zniszczyć, jak skombinować coś do jedzenia, a tu orkiestra i jej skoczne marsze. Wielu więźniów zapamiętało napis Arbeit macht frei, czyli praca czyni wolnym. To slogan, który naziści umieścili na bramach także w kilku innych obozach. Oprócz Gross-Rosen widniał między innymi w Auschwitz, Dachau, Sachsenhausen. Sugerował, że za solidną pracę można uzyskać wolność. Rzeczywistość obozów koncentracyjnych wskazywała jednak na zupełnie inne intencje ich założycieli, którzy działali zgodnie z ideą Vernichtung durch Arbeit, czyli wyniszczenie przez pracę. Skierujmy się teraz do kamieniołomu. Znajduje się on za wzniesieniem po prawej. Prowadzą tam szerokie kamienne schody. Po drodze zwróćmy uwagę na żelazne wagoniki, tak zwane lory. W kamieniołomie transportowano nimi wydobyte skały. Każdy z takich wagoników obsługiwało kilku więźniów. Usłyszymy się ponownie na szczycie wzniesienia. Znajdujemy się przy urwisku kamieniołomu. Niemcy stworzyli tu dla więźniów kamienne piekło, które tak opisał jeden z nich, ksiądz Julian Rykała. Jeden rzut oka na masę zmęczonych häftlingów, czyli więźniów, którzy z ogromnym wysiłkiem wydobywali granitowe głazy, napełniali nimi wózki, przetaczali je, czy przenosili własnymi rękami, pozwolił uświadomić sobie, gdzie się znaleźliśmy.
Z dolnych części dźwigano kamienie na plecach po drabinie. Wiertarki sprężonym powietrzem wywoływały niesamowity hałas. Nad kopalnią świszczały i drżały liny, które posuwały wózki obciążone kruszcem. Po szynach na przedpolu odskakiwały lory z drobnym kamieniem, który wysypywano poza obręb kopalni. Większe kawałki układano w kubiki. Kamieniarze brali je do obróbki. Wachmani, strażnicy, u góry przechadzając się pod lasem, czuwali. Kilku cywilów partyjnych badało jakość i ilość surowca. Obecność przybyłego z nami esmana wprawiała od razu w ruch nadzorców, kapów i pracowników. Wyrobisko z okresu istnienia obozu znajduje się tam, gdzie widać duże lustro wody. Ma ona około 40 metrów głębokości. W czasie funkcjonowania obozu była regularnie wypompowywana. Praca na dnie i na półkach kamieniołomu należała do najcięższych. Skałę kruszono za pomocą materiałów wybuchowych. Większe bryły wydobywano na powierzchnię dźwigami. Mniejsze, kilkudziesięciokilogramowe, wynosili więźniowie po stromych drewnianych drabinach. Dzienna norma pracy była ponad siły więźniów. Za jej niewykonanie groziły kary. Pracę nadzorowali bezlitośni kapo. Nieznośne były również głód i brak wody. I tak dzień w dzień, po kilkanaście godzin, bez względu na pogodę. Najmocniejsi wytrzymywali kilka miesięcy. Słabsi opadali z sił i umierali po kilku tygodniach. Zastępowano ich nowymi więźniami. Akty rozpaczy nie należały do rzadkości. W pamięci więźnia Antoniego Gładysza pozostał na zawsze taki obraz. Któregoś dnia przed obiadem usłyszeliśmy rozdzierający krzyk dochodzący z zachodniego szczytu góry. Podniosłem wzrok i ujrzałem młodego więźnia, który biegł ku lejowi kamieniołomu. Odbił się w wielkim pędzie. Skok jego był podobny do skoku narciarza. Ciało biegło łukiem i nim zaczęło spadać, wybiło się daleko wzwyż i w przód. Z ciała została tylko miazga, ale trzeba było je zabrać i zanieść do obozu. Zmarli stawali do apelu. Udajmy się teraz na teren dawnego obozu. W tym celu przejdźmy w kierunku schodów, którymi tutaj weszliśmy. Jednak nie przechodźmy przez bramkę, lecz tuż przed nią skręćmy w prawo i idźmy ścieżką, która prowadzi w stronę kolejnego ogrodzenia z drutem kolczastym. Przekroczyliśmy granicę dawnego obozu więźniarskiego. Idźmy w dół, w stronę głównej bramy. Ogrodzenie obozu jest oryginalne. Jednak w czasach jego funkcjonowania druty były zasilane prądem o wysokim napięciu. Co kilkadziesiąt metrów wznosiły się wysokie drewniane wieżyczki strażnicze. Zamontowano na nich reflektory, które w nocy oświetlały cały obóz. Strażnicy natychmiast strzelali do każdego więźnia, który zbliżył się do ogrodzenia. Wielu więźniów decydowało się świadomie na taki los, wybierając śmierć zamiast obozowych cierpień. Spójrzmy na rozległy plac. Stoi na nim samotna drewniana konstrukcja w kształcie odwróconej litery L. To replika szubienicy. Skierujmy się w jej stronę. W różnych okresach w obozie przebywało od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy więźniów. Zaraz po przybyciu gromadzono ich na tym placu. Tutaj czekali na procedurę przyjęcia, która odbywała się w nieistniejących dziś barakach po przeciwnej stronie Lagerstrasse.
Procedura obejmowała rejestrację, oddanie wszystkich przedmiotów osobistych i odzieży, kąpiel w łaźni oraz przyznanie pasiaka i numeru. Jak napisał we wspomnieniach więzień Norbert Widok: w obozach byliśmy tylko numerami. O nazwisku nie było mowy. Pozostańmy jeszcze przez chwilę na placu. Codziennie odbywały się tu apele sprawdzające stan liczebny więźniów. Zwoływał ich goniec obozowy, uderzając w rozwieszone przy Lagerstrasse metalowe szyny, a po wybudowaniu dzwonnicy obozowej bijąc w dzwon. Dzwonnicę widać w oddali na końcu placu. Najgorsze były wiosenne i jesienne deszcze. Każdy wygłodzony, deszcz i zimno przenikało przez pasiak aż do kości, wychudzeni, szkielety pokryte skórą, bez żadnych mięśni czy podkładki tłuszczowej, marzli. Usiłowali rozgrzewać się przez wzajemne tarcie plecami o plecy, względnie poruszanie rękami. Relacjonował po wojnie więzień Julian Piurek. Plac wypełniał się również podczas pokazowych egzekucji więźniów, którzy podjęli próbę ucieczki. Wówczas szybko stawiano tutaj szubienice. Cytowany przed chwilą Julian Piurek wspominał: takiego więźnia schwytanego żywego ubierano w strój klauna. Przywieszano mu tablicę z przodu i z tyłu z napisem: Ich bin wieder da. Jestem tu z powrotem. Tak wystrojony, prowadzony przed orkiestrą, musiał przejść drogą obozową, wzdłuż której ustawione były wszystkie bloki. Następnie otrzymywał chłostę, a w końcu publicznie został powieszony na szubienicy. Jednego więźnia przywieziono już zastrzelonego, więc zakończyło się tym, że tylko trupa jeszcze powiesili, bo tego wymagała skrupulatność niemiecka. Stańmy teraz tak, aby główną ulicę dawnego obozu mieć po lewej stronie. Następnie przejdźmy przez plac, kierując się w stronę rozłożystej sosny i widocznego na prawo od niej niskiego budynku z cegły. Tam usłyszymy się ponownie. Niska ceglana budowla, do której się zbliżamy, to dawna kuchnia, w której przygotowywano jedzenie dla więźniów. Zastąpiła ona wcześniejszą kuchnię, znajdującą się w jednym z baraków. Pierwotnie nad murowanym parterem, który służył jako magazyn spożywczy, było jeszcze drewniane piętro, gdzie szykowano posiłki. Piętro zostało jednak po wojnie rozebrane. Stojąc przodem do budynku, wejdźmy do niego przez metalowe drzwi, znajdujące się po lewej stronie. W tej części kuchni, a więc w magazynie, myto i przechowywano produkty żywnościowe. Gromadzono je w widocznych, głębokich, betonowych korytach. Trafiały do nich przede wszystkim brukiew, pokrzywa, szpinak, jarmuż, cebula, ziemniaki i marchew – główne składniki pożywienia więźniów. Posiłki przygotowywano na piętrze. Później były one roznoszone do baraków. Obozowy regulamin przewidywał 3 posiłki dziennie. Rano była to woda z mąką lub pół litra czarnej kawy. Najciężej pracujący w kamieniołomie więźniowie dodatkowo dostawali kromkę chleba. Obiad składał się zawsze z zupy ugotowanej na odrobinie tłuszczu z dodatkiem posiekanych łopatą warzyw. Każdy otrzymywał około 3/4 litra takiej brei. Ostatnim posiłkiem była kolacja złożona z pół litra zupy i 200 gramów chleba.
Do tego czasem dodawano odrobinę melasy cukrowej, marmolady z buraków czy kiełbasy spadłego konia. W pierwszych latach istnienia obozu dzienny posiłek więźnia wynosił około 800 kilokalorii. Później racje żywnościowe zostały zwiększone do 1500 kilokalorii, ale wciąż były to wartości głodowe. Szanse na dłuższe przetrwanie w obozie zwiększały paczki od rodzin. Więźniowie mogli je otrzymywać od 1943 roku. Zawartość paczek była uszczuplana podczas kontroli. Niektóre przesyłki w ogóle nie docierały. Mimo to więźniowie po latach wspominali, że gdyby nie one, to nikt z Gross-Rosen nie wyszedłby żywy. Śmierć z głodu była jednak na porządku dziennym. Więźniowie często popadali w stan, który sami nazywali zmuzułmanieniem. Muzułman to w żargonie obozowym człowiek skrajnie wycieńczony przez głód, bez grama tłuszczu, z zanikiem mięśni, o twarzy jak maska. Kulił się, było mu ciągle zimno. Całą uwagę skupiał na jedzeniu. Miewał omamy z głodu, nie rozpoznawał towarzyszy. W końcu popadał w otępienie i zobojętnienie. A to już oznaczało bliską śmierć. Opuśćmy obiekt. Na zewnątrz skierujmy się w prawo i idźmy cały czas prosto. 19. Znajdowała się w nim karna kompania, do której trafiali więźniowie za najdrobniejsze złamanie obozowego regulaminu. Panem życia i śmierci był tutaj osławiony kryminalista Kurt Vogel. Jako blokowy, oznaczony specjalną opaską na ramieniu, należał do tzw. funkcyjnych. SS-mani rekrutowali ich z pospolitych przestępców, najczęściej Niemców. Mieli oni pomagać strażnikom w utrzymaniu porządku w obozie. Więźniowie zapamiętali blokowych, sztubowych czy kapo jako największych zwyrodnialców. Zatrzymajmy się na chwilę przy czarnej tablicy. W grudniu roku 1944 do bloku numer 19 został przydzielony Julian Wieciech, schwytany żołnierz Armii Krajowej. Był tak zwanym cugangiem, czyli więźniem, który dopiero co trafił do obozu. Pod okiem Vogla przechodził musztrę. Biciem i innymi szykanami uczono go obozowych zwyczajów, między innymi słuchania i wypełniania komend w obowiązkowym języku niemieckim oraz stosownego zachowania wobec SS-manów i funkcyjnych. Z tego okresu Julian Wieciech zapamiętał słowa jednego z nich. Tutaj Bogiem i Panem dla was jest blokowy Vogel i ja, sztubowy Torc. Zapamiętajcie sobie to raz na zawsze. Weszliście tutaj przez bramę, a my mamy się postarać, żebyście ten obóz opuścili jak najszybciej przez komin krematorium. Stąd innej drogi wyjścia dla was nie ma. Kontynuujmy. Na rozwidleniu ścieżki skręćmy w prawo i zaraz w lewo. Fundamenty po lewej to pozostałości dużego bloku numer 22. Gestapo Breslau urządziło w nim pod koniec 1943 roku wychowawczy obóz pracy. W szczególny sposób wychowywano w nim robotników przymusowych III Rzeszy, którzy zostali oskarżeni o łamanie prawa. Pochodzili oni z różnych krajów. W obozie oznaczano ich numerami poprzedzonymi zerem. Pracowali najczęściej w kamieniołomie. Ich reedukacja trwała maksymalnie 8 tygodni. By móc opuścić obóz, potrzebowali pozytywnej opinii wydanej przez blokowego. Większość robotników przetrwała i wróciła do niewolniczej pracy w niemieckich fabrykach oraz u bogatych chłopów zwanych Bauerami. Pójdźmy teraz prosto do końca drogi. Usłyszymy się na placu przed uschniętym drzewem.
Dotarliśmy do miejsca, które jednoznacznie wiąże się z okrucieństwami nazistowskich obozów. Otaczają nas pozostałości kostnicy, krematorium i ściany straceń. W okresie funkcjonowania obozu były one oddzielone od reszty terenu wysokim parkanem. Więźniowie jednak dobrze zdawali sobie sprawę z tego, co się tutaj działo. Norbert Widok w wydanych po wojnie wspomnieniach z obozu napisał: krematorium to dla nas, więźniów, też był problem. Wiedzieliśmy dokładnie, co znaczy ten ciężki, duszący, o słodkawym zapachu dym, ścielący się nisko po ziemi i po barakach. Wiedzieliśmy, że człowiek tam w ciągu 20 minut zmienia się w kubkę popiołu, potem wywożonego jako nawóz na okoliczne pola. Wiedzieliśmy też, ilu ludzi trzeba spalić, żeby wytworzyć taki dym. SS-mani dokładnie wiedzieli, jak ta świadomość wpływa na naszą psychikę. To też był element terroru i obezwładniającego strachu. Śmierć zadawano na różne sposoby. Spójrzmy na uschnięte drzewo i umieszczone pod nim tablice upamiętniające. Znajdowało się tutaj miejsce straceń. Skazańców z orzeczonymi wyrokami śmierci rozstrzeliwano. Byli to zarówno więźniowie, jak i osoby z zewnątrz, w tym między innymi aresztowani za udział w konspiracji Polacy z Generalnej Guberni, nieposłuszni robotnicy przymusowi różnych narodowości, jeńcy sowieccy czy niemieccy opozycjoniści. Inną metodą egzekucji było powieszenie. Służyła temu stojąca wówczas na prawo od dębu szubienica. Tablice, które tutaj widzimy, upamiętniają nie tylko osoby rozstrzelane, ale wszystkie ofiary Gross-Rosen. Większość tablic ufundowali po wojnie członkowie rodzin zamordowanych. Niektóre czczą pamięć całych grup więźniów. Przy pniu drzewa widać chociażby gwiazdę Dawida, symbol żydowski, oraz kotwicę, znak Polski walczącej. Stańmy tyłem do tablic. Przed sobą zobaczymy kamienne fundamenty kostnicy. Nie służyła ona tylko do przechowywania zwłok. Była też miejscem egzekucji. Więźniów zabijano w niej zastrzykami z fenolu lub innych trucizn. Oprawca wbijał nieszczęśnikowi długą igłę w pierś, celując prosto w serce i wtłaczał w ciało więźnia zawartość strzykawki. Ofiara umierała w ciągu kilku minut. Więzień Stanisław Jagielski, który był lekarzem i świadkiem takiego uśmiercenia, napisał: właściwie nie byłem wstrząśnięty obserwowaną przed chwilą egzekucją, dokonaną za pomocą szprycy i paru kubików fenolu. Jedno życie więcej lub mniej już zdołaliśmy dawno stępić w sobie wrażliwość na ból i ofiary. Zwłok trzeba było się pozbyć. Początkowo wywożono je do spopielenia w miejskim krematorium w nieodległej Legnicy, czyli ówczesnym niemieckim Liegnitz. Jednak ciał wciąż przybywało. Dlatego w 1941 roku zakupiono krematorium, które widzimy po prawej. To ten czarny piec z wysokim kominem. Był na kołach, dlatego mógł stanąć w dowolnym miejscu na terenie obozu. Zasilano go olejem. Na dobę spalał od 8 do 10 ciał. Wkrótce okazało się jednak, że to za mało. Z tego powodu wzniesiono z cegły trzypaleniskowe krematorium stacjonarne, w którym spalano dziennie już nawet do 100 ciał. Pozostałości tego budynku zachowały się na lewo od mobilnego krematorium. Zostawały prochy. Te przenoszono pod widoczne za czarnym krematorium drzewo, owocującą do dziś czereśnie. Kiedy utworzyła się hałda, prochy rozsypywano na polach otaczających obóz. Co ciekawe, krematorium i kostnica były jedynymi budynkami w obozie, które Niemcy wysadzili w trakcie jego ewakuacji w 1945 roku. Zapewne chcieli w ten sposób zatrzeć ślady dokonywanych tu zbrodni. Pozostała zabudowa obozu przetrwała wojnę i została w większości rozebrana po jej zakończeniu. Kolejnym przystankiem na naszej trasie jest wysoki pomnik z kamiennych głazów, który przed chwilą mijaliśmy. Czekam na Państwa przed jego frontem.
Dojdziemy do niego, pokonując kilka schodków w dół. Zatrzymajmy się przed frontem pomnika mauzoleum. Odsłonięto go w 1953 roku. W środku umieszczono prochy ofiar, których nie zdążono się pozbyć w czasie ewakuacji obozu głównego. W centralnej części widzimy duże tablice z napisami w 5 językach – angielskim, niemieckim, polskim, rosyjskim i francuskim. Ich treść zwraca uwagę na to, że więźniowie Gross-Rosen reprezentowali różne narodowości. Najwięcej trafiło tutaj Polaków i Żydów. Liczni byli też obywatele Związku Sowieckiego oraz Niemcy, Czesi, Węgrzy, Włosi, Holendrzy czy Francuzi. Niedaleko stąd zachowało się nawet podpiwniczenie tzw. baraku francuskiego. Więziono w nim belgijskich, francuskich i holenderskich członków ruchu oporu złapanych przez Niemców w trakcie specjalnej akcji o nazwie Noc i Mgła. Barak ten znajduje się obecnie poza trasą, którą obejmuje audioprzewodnik. Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na małe tablice wmurowane w niskie, boczne skrzydła mauzoleum. Umieszczono na nich nazwy filii Gross-Rosen. Jak już wspominałem, było ich około 100. W 42 podobozach osadzano też kobiety. O losie więźniarek możemy dowiedzieć się więcej na wystawie stałej w siedzibie muzeum. Stańmy tyłem do mauzoleum. Po lewej stronie widzimy fundamenty baraków, w których słynny koncern Siemens zatrudniał ponad 400 więźniów. Zajmowali się oni montowaniem urządzeń elektrycznych, składali części i całe podzespoły aparatury radiotechnicznej. Skierujmy się do widocznego w dole drewnianego baraku. Przez ulicę z granitowej kostki przejdźmy do zrekonstruowanego baraku. Był on podzielony na dwie sztuby, czyli izby, z których każda mieściła 350 osób. Jednakże baraki często były przepełnione dwu, a nawet trzykrotnie. W styczniu 1945 roku stłoczono w nim 1457 mężczyzn. Po środku budynku widzimy dwoje drzwi prowadzących do skrzydeł A i B. Układ pomieszczeń w każdym z nich był identyczny. Przez drzwi po lewej wejdźmy do baraku. Znajdujemy się w zrekonstruowanym skrzydle baraku więźniarskiego numer 7. Pierwsze pomieszczenie to część sanitarna z ubikacjami i kamiennymi rynnami z wodą do mycia. Pozostałości rynien widzimy pod oknami. Zanieczyszczenie terenu i wód gruntowych zagrażało zdrowiu niemieckich mieszkańców okolicznych wiosek. Dlatego podjęto decyzję o budowie kanalizacji i wodociągu. Prace te ukończono w 1943 roku. Przejdźmy teraz do sąsiedniego pomieszczenia. Większość jego powierzchni zajmują drewniane ławy i stoły. To jadalnia, w której więźniowie spożywali posiłki przyniesione z obozowej kuchni. Wzdłuż ścian ustawiono szafki. Więźniowie mogli w nich przechowywać łyżki, miski lub rzeczy otrzymane w paczkach od rodziny. Ponadto przy ścianie obok drzwi widać łóżko, które zajmował więzień funkcyjny, tak zwany blokowy. Nieopodal stoi też metalowy piec, w zimie jedyne źródło ciepła w baraku.
Podejdźmy jeszcze do drzwi prowadzących do ostatniego pomieszczenia, przeznaczonego do spania. To duża sala, wypełniona trzypiętrowymi pryczami z drewna. Więźniowie spali po dwóch, a nawet po trzech na jednej pryczy. Wszystko, co mieli, to siennik i koc, przeważnie brudne i zawszone. Przez całe lato odgłos dzwonka umieszczonego na wysokim maszcie w środku obozu wprawia mieszkańców baraku o godzinie 4:15 w istny szał. W przeciągu jednej minuty od chwili pierwszego uderzenia w dzwon mają być posłane prycze. Więźniowie, szkielet, boso, w kalesowach, ruchami rąk rekordowymi co do użytego czasu. Wyrównują sienniki, naciągają na nie koce. Mocno. I w ten sposób wytworzyły powierzchnię jednolitą. Kto z nas nie pościelił należycie łóżka? Przepadł. Wspominał obozową pobudkę Antoni Gładysz. Później wszyscy biegną do mycia, do 6 kranów z wodą i 6 desek klozetowych. Są bici i popędzani. Zakładają na siebie pasiaki, czyszczą barak. Jedzą coś, co nazywa się śniadaniem i ruszają do pracy. Trwa ona do wieczora z przerwą na obiad. Do baraków wracają śmiertelnie zmęczeni, zmaltretowani. Jedzą ostatnią porcję zupy, padają na prycze, zapadają w sen. Opuśćmy teraz barak. Na zewnątrz skierujmy się do drugich drzwi i nimi wejdźmy do skrzydła B. Tam usłyszymy się ponownie. Wejdźmy do pomieszczenia po prawej. W skrzydle B prezentowane są wystawy czasowe. Pierwsza nosi tytuł Herosi w pasiakach. Nieznana historia piłki nożnej w KL Grossrosen. Odkrywa ona niezwykłą historię piłkarskich zmagań za drutami hitlerowskiego obozu koncentracyjnego. Druga, której tytuł brzmi Kamienne świadectwo, przedstawia tragiczne losy mieszkańców kilku miejscowości niedaleko Białegostoku, których Niemcy wywieźli do obozów koncentracyjnych w odwecie za działalność polskiej konspiracji. Zapraszam do samodzielnego zwiedzania. Później proszę opuścić barak i skierować się do dużego pomnika z krzyżem. Znajdujemy się na końcu dawnej Lagerstrasse. Zwróćmy uwagę na solidny, murowany budynek po prawej. W okresie funkcjonowania obozu mieściło się w nim komando Weberei. Był to zakład produkcyjny, pracujący na zlecenie Wehrmachtu. Więźniowie wyrabiali z surowców wtórnych, między innymi wojskowe pasy i torby. Liczba zatrudnionych sięgała nawet 300 osób. Podobnych komand było w obozie kilka. Dowiemy się o nich więcej nieco później. Tymczasem spójrzmy za ogrodzenie z betonowych słupów i drutu kolczastego. Do tego miejsca sięgała zabudowa obozu w połowie 1944 roku. Mimo zbliżającego się upadku III Rzeszy, wciąż trwały prace nad dalszym jego powiększeniem. Za drutami można dostrzec wyraźne zarysy prostokątnych budowli. To pozostałości tzw. Małego Auschwitz. Piętrowe baraki wznoszono od lata 1944 roku. Miały pomieścić więźniów z obozu Auschwitz, ewakuowanych z powodu zbliżania się Armii Czerwonej. Nigdy nie zostały ukończone. Więźniów stłaczano więc w zimnych i wilgotnych budynkach, pozbawionych nawet drzwi i okien. Pod koniec stycznia 1945 roku w Grossrosen przebywało ponad 30 tysięcy ludzi. Byli to zarówno więźniowie obozu macierzystego, jak i osoby przywiezione spod obozów i z Auschwitz. W oddali słychać już było huk sowieckich dział. Wtedy nadszedł rozkaz ewakuacji. Pospiesznie zestawiono kolumny więźniów i pognano ich na stację kolejową. Dużo ludzi, naszych współwięźniów, nie wytrzymywało tej drogi. Padali wyczerpani. Próbowaliśmy im pomóc, ale nasze siły też już były wyczerpane. Zostawali na drodze. SS-mani odsuwali ich na bok drogi i tam ich pozostawiali, uprzednio dobijając strzałami z pistoletów.
wspominał Norbert Widok. Armia Czerwona wkroczyła do opustoszałego obozu Gross-Rosen 13 lutego 1945 roku. Pomnik, przed którym stoimy, został wzniesiony w 50. rocznicę tragicznej ewakuacji. U podstawy krzyża umieszczono podobiznę księdza Władysława Błądzińskiego, więźnia Gross-Rosen, którego papież Jan Paweł II wyniósł na ołtarze w 1999 roku podczas beatyfikacji 108 męczenników II wojny światowej. Udajmy się w drogę powrotną i zaraz za barakiem skręćmy w prawo. Przed tablicą informacyjną skręćmy w prawo i podejdźmy do pozostałości baraku numer 11 o nazwie Zellenbaum. Było to więzienie obozowe. W KL Gross-Rosen od jesieni 1944 roku mieściło się ono w wybudowanym z kamieni i cegieł podpiwniczeniu baraku. Malutkie cele nie posiadały okien oraz wentylacji. Osadzeni w nich więźniowie nie otrzymywali jedzenia i picia, aż ginęli śmiercią głodową. Nad celami znajdowała się górna, drewniana kondygnacja, w której umieszczano więźniów przywożonych na śledztwo. Powróćmy do tablicy informacyjnej z napisem Blaupunkt. To nazwa znanej w świecie niemieckiej firmy, produkującej sprzęt elektroniczny. Przedsiębiorstwo powstało w latach 20. XX wieku. W czasie II wojny światowej, tak jak większość niemieckich firm, wspierało politykę Adolfa Hitlera, korzystając z niewolniczej pracy więźniów obozów koncentracyjnych. Tania siła robocza była powodem, dla którego w 1944 roku przedsiębiorstwo Blaupunkt utworzyło swoje warsztaty na terenie KL Gross-Rosen. Stojąc przed tablicą, spójrzmy w lewo. Znajdują się tam pozostałości dużego baraku oznaczonego napisem Rewir 3-4 Blaupunkt. Właśnie w tym miejscu pracowali więźniowie, którzy zajmowali się składaniem radioodbiorników oraz nawijaniem kondensatorów. Czasami pracowało tutaj nawet 200 osób. Co ciekawe, za szczególnie wydajną pracę więźniowie byli premiowani specjalnymi bonami. Ich celem było oczywiście motywowanie pracowników do jeszcze większej produktywności. Jan Pankiewicz tak to zapamiętał. Były to marki obozowe zrobione z małych tekturek, na których widniała pieczątka. Ja tygodniowo otrzymywałem od 3 do 4 takich marek. Za to wynagrodzenie można było kupić czasami w obozowej kantynie papierosy, piwo słodowe o nieokreślonym smaku, kapustę kiszoną. Raz to nawet sprzedawano marynowane ślimaki. Oczywiście na terenie obozu więźniarskiego znajdowały się tylko warsztaty produkcyjne. Magazyny i biura były w części SS-mańskiej. Idźmy prosto ścieżką wzdłuż baraku Blaupunktu. Poniżej widoczne są fundamenty, na których w połowie 1944 roku utworzono tajne, otoczone drutem kolczastym, komando Wetterstelle, czyli stacja pogodowa. Wbrew nazwie, komando nie miało jednak nic wspólnego z meteorologią. Zatrudniano w nim między innymi więźniów z wykształceniem inżynierskim, głównie fizyków, specjalistów z zakresu wysokich częstotliwości. Rozbierali oni alianckie radiostacje, wymontowywane z czołgów i samolotów. Konstruowali też nowe aparaty. Usłyszymy się ponownie za skrzyżowaniem przy ceglanych pozostałościach kolejnych baraków.
po prawej stronie widzimy pozostałości tzw. rewirów, czyli baraków pełniących funkcję obozowego szpitala. Jak napisał jeden z więźniów, nazwa rewir określała do pewnego nawet stopnia, czym owa instytucja miała być, a czym być nie miała. Nazwa nie miała przecież nic wspólnego z medycyną ani lecznictwem. Lecznicą pierwotnie nie był wcale, a jeśli później czasem się nią stawał, to tylko dzięki poświęceniu lekarzy więźniów. Zachorowalność w obozie była ogromna. Zdarzało się, że w rewirze przebywał co piąty więzień. Najwięcej było skrajnie osłabionych pracą i głodem, często w stanie zmuzułmanienia. Powszechnie chorowano na czerwonkę i schorzenia stóp. Wybuchały epidemie tyfusu i jaglicy. Brakowało lekarstw, a papierowy opatrunek musiał wystarczyć pacjentowi na 6 dni. Mimo to lekarze, więźniowie heroicznie walczyli o każde życie. Aby trafić do rewiru, trzeba było mieć dużo szczęścia i temperaturę minimum 39 stopni. Pobyt na oddziale nie chronił jednak przed wściekłością funkcyjnych. Ksiądz Władysław Klinicki wspominał: dostanie się na rewir zawdzięczam młodemu studentowi medycyny, którego nazywaliśmy dr Zbyszek. Gdy wszedłem na salę przyjęć, ujrzałem tam mnóstwo chorych, których lekarze i sanitariusze kolejno badali, lecz co chwilę pracę ich przerywał kapo, bijąc niemiłosiernie pacjentów i wypędzając ich za drzwi jako symulantów. Idźmy prosto w stronę małej kamiennej budowli. Na prawo od niej widać wąskie przejście. Doprowadzi nas ono do dawnej obozowej łaźni. Usłyszymy się przy wspomnianym przejściu. Budynek przed nami mieścił obozową łaźnię. Więźniów pędzono do niej zaraz po przyjęciu do obozu, a później już tylko raz na miesiąc. Oczywiście tak mówił regulamin, który często nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Budynek został postawiony w 1943 roku po doprowadzeniu do obozu wodociągów i kanalizacji. Wcześniej więźniowie myli się pod gołym niebem. Jak to wyglądało? Opisywał Henryk Kobylański. Jeżeli kąpiel odbywała się zimą i blokowy nie był w humorze, to robił zbiórkę przy 10-15-stopniowym mrozie i nagich więźniów prowadził do kąpieli. Niektórzy musieli czekać na mrozie nawet kilkadziesiąt minut. Rano po takiej kąpieli nie wszyscy mogli już wstać na apel. I wyciągano ich nieżywych, zagrzebanych w siennikach, w których próbowali znaleźć trochę ciepła. Idźmy schodami w lewo i dalej kierujmy się na główną ulicę wyłożoną kamienną kostką. Przy ścieżce zobaczymy duży czarny zbiornik, którego używano do kąpieli więźniów, zanim jeszcze wybudowano łaźnie. Na wprost widać dzwonnicę. Usłyszymy się w jej pobliżu na głównej drodze. Jesteśmy ponownie na ulicy zwanej niegdyś Lagerstrasse. Przejdźmy nią w stronę bramy głównej, aby opuścić więźniarską część dawnego KL Gross-Rosen. Dziś miejsce to tchnie spokojem i zadumą,
nie oddając piekła obozowej codzienności sprzed zaledwie kilkudziesięciu lat. Abraham Kaiser, więzień kilku filii obozu Gross-Rosen, zapisał w swoim pamiętniku. Ten, kto osobiście tego nie przeszedł, nie zdoła ani nas, ani tego wszystkiego, co się z nami działo, zrozumieć. To jest niepojęte. Słownik ludzki jest zbyt ubogi i nie ma takich słów, którymi można byłoby opisać nasze męki. Myślę, że trzeba wybaczyć wszystkim, którzy żyli w takim samym piekle. Prócz nas nikt nie zrozumie i nie będzie wiedział, do czego może doprowadzić głód i nieustanne znęcanie się nad człowiekiem. Zbliżamy się do bramy głównej. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na baraki po obu jej stronach. Znajdują się w nich dwie ekspozycje. Wystawa edukacyjna Zaginione człowieczeństwo poświęcona jest genezie i rozwojowi systemów totalitarnych w Europie w latach 1919-45. Natomiast wystawa Arbeitslager Riese pokazuje funkcjonowanie podobozów podległych KL Gross-Rosen rozlokowanych w Eulengebirge, czyli Górach Sowich, i na terenie AL Fürstenstein, obozie pracy Zamek Książ. Zapraszam do zwiedzania. W gablocie prezentowane są zdjęcia trzech komendantów KL Gross-Rosen oraz kilkudziesięciu członków załogi SS. W sumie na początku 1945 roku w obozie macierzystym i w 99 jego filiach służbę pełniło ponad 3200 SS-manów i ponad 900 dozorczyń. Po wojnie większość z nich uniknęła jakiejkolwiek kary. Nigdy nie odbył się proces oprawców z Gross-Rosen. Jedynie kilkanaście osób odpowiedziało za zbrodnie popełnione w innych obozach. Na karę śmierci skazani zostali Anton Tumann, Lagerführer AL Gross-Rosen, dwóch lekarzy obozowych Jobst i Entres, adiutant komendanta Sutrop oraz komendant podobozu Riese Littkemeier. W pozostałych przypadkach sąd orzekał najczęściej karę kilkuletniego więzienia. W styczniu 1945 roku zostały ewakuowane filie Gross-Rosen, do których zbliżała się atakująca ze wschodu Armia Czerwona. W ten sposób rozpoczął się proces ewakuacji całego kompleksu obozowego, który trwał niemalże do końca wojny. Więźniów z filii osadzano najpierw w obozie macierzystym, i stąd kierowano na zachód, w głąb III Rzeszy. Transportowano ich koleją lub pieszo w tzw. marszach śmierci. Obóz macierzysty Gross-Rosen został opuszczony przez ostatnich więźniów i nadzorującą ich załogę w pierwszej dekadzie lutego 1945 roku. Na mapie widzimy główne kierunki ewakuacji. Miejscami docelowymi transportów były funkcjonujące jeszcze obozy koncentracyjne. Najwięcej więźniów przyjęły KL Flossenbürg, KL Mittelbau i KL Buchenwald. Tam wielu z nich doczekało wyzwolenia. Część odzyskała wolność w podobozach Gross-Rosen, których Niemcy nie zdążyli wcześniej ewakuować. Po prawej stronie gabloty możemy też zobaczyć fotografie więźniów oswobodzonych przez czeskich partyzantów. Przed nami trzy plansze z materiałami przybliżającymi pierwszy rok istnienia obozu. Od sierpnia 1940 do maja 1941 roku funkcjonował on jako Arbeitslager, w skrócie AL, będący filią obozu koncentracyjnego Sachsenhausen. W tym okresie większość więźniów wykonywała morderczą pracę w kamieniołomie, w komandzie Steinbruch. Pozostałych wykorzystywano w komandzie Barackenbau, przy budowie baraków, które stawiano na terenach wydzierżawionych przez SS od barona Georga von Richthofena. Na pierwszej planszy od prawej widzimy fotografie zatrzymanych Polaków z Tomaszowa Mazowieckiego w
transporcie do KL Sachsenhausen. Wielu z tych mężczyzn trafiło później do Gross-Rosen. Na środkowej planszy ukazano już budowę samego obozu. Obok zdjęć więźniów stawiających baraki widać też niemieckich strażników w mundurach SS. Ich twarzom z bliska możemy się przyjrzeć na kolejnej planszy po lewej. W lewym górnym rogu znajduje się fotografia kierującego obozem Lagerführera AL Gross-Rosen. To Anton Tumann, prosty stolarz z Bawarii. W pamięci więźniów zapisał się jako bestialski oprawca. Mieczysław Mołdawa, więzień Gross-Rosen, wspominał. W jego obecności SS-mani prześcigali się w okrucieństwie, popisując się szczególną gorliwością. Na okrzyk Anton kommt rozpętywało się piekło. Kapo walili drągami na oślep, byle szybciej pracowano. Bewegung! Ruszać się! Ten okrzyk informował cały obóz, gdzie Anton w danej chwili się znajduje. Jeśli na którymś z więźniów zatrzymywał dłużej spojrzenie, wróżyło to karę, której skutki trudno było przewidzieć. Na pięciu sąsiadujących ze sobą planszach przedstawiono, jak podlegający Sachsenhausen Gross-Rosen stał się niezależnym obozem koncentracyjnym. Usamodzielnienie nastąpiło 1 maja 1941 roku. Rozkaz o podziale obozów widzimy na środkowej planszy. Pod nim zaś umieszczono fotografię oficerów SS. Drugi z prawej to SS Obersturmbannführer Arthur Redl, powołany na stanowisko pierwszego komendanta Konzentrationslager Gross-Rosen. Redl miał już wtedy kilka lat doświadczenia pracy w obozach koncentracyjnych. W Gross-Rosen zarządzał krótko i został odwołany z powodu korupcji, alkoholizmu i okrucieństwa. Tak zapamiętali go zresztą również sami więźniowie. W maju 1941 roku było ich w obozie 722, w tym około 260 polskich, 82 niemieckich i 22 czeskich więźniów politycznych. Resztę stanowili głównie Niemcy, skazani za przestępstwa kryminalne. Spis więźniów prezentowany jest na sąsiedniej planszy. Więźnia, który trafiał do obozu, nazywano Zugangiem. W trakcie procedury przyjęcia nadawano mu numer i tak zwany winkiel, czyli odwrócony trójkąt. Na dole gabloty widzimy obozowe numery umieszczone na kawałkach materiału i na metalowych blaszkach. Pierwsze trzeba było naszyć na pasiaku, drugie zawiesić na przykład na szyi. Kolorowe winkle naszywano pod numerem na piersi lub obok niego. Oznaczały kategorie więźnia. Różne ich rodzaje przedstawiono u góry gabloty. Najczęstsze były trójkąty w kolorach czerwonym i zielonym, oznaczające więźniów politycznych i kryminalnych. Kolory niebieski, fioletowy, różowy i czarny przypisano emigrantom, świadkom Jehowy, homoseksualistom i jednostkom aspołecznym, na przykład uchylającym się od pracy. Na każdym winklu widniała dodatkowo litera oznaczająca narodowość osadzonego. Więźniom niemieckim nie przypisywano liter. Żydzi mieli zwykle winkle w kolorze żółtym lub z gwiazdą Dawida, powstałą z połączenia dwóch trójkątów. Na dnie gabloty przed nami zgromadzono między innymi buteleczki po lekarstwach, ampułki i skorodowane strzykawki. To przedmioty znalezione po wojnie na terenie pozostałości po tak zwanych rewirach, czyli barakach pełniących funkcję obozowego szpitala. W centrum gabloty widzimy schemat organizacji służby medycznej KL Gross-Rosen. Na jej szczycie znajdowali się lekarze SS. Ich fotografie możemy zobaczyć na dole. Warto zwrócić uwagę na szeroko uśmiechniętego mężczyznę po prawej. To SS Hauptsturmführer Josef Mengele, znany jako Anioł Śmierci. W Auschwitz przeprowadzał okrutne eksperymenty medyczne, głównie na dzieciach i kobietach. Do Gross-Rosen trafił na krótko w 1945 roku. Po wojnie uniknął aresztowania. Do śmierci żył spokojnie w Ameryce Południowej.
W gablocie uwagę przykuwa gruba drewniana pałka. Służyła ona w obozie do bicia, a posługiwał się nią jeden z tak zwanych funkcyjnych. Nazwą tą określano więźniów, których SS-mani wyznaczyli do pomocy w nadzorowaniu wszystkich osadzonych za drutami. Funkcyjni tworzyli coś na kształt samorządu więźniarskiego. Jego schemat organizacyjny prezentowany jest pośrodku gabloty. Nad nim zaś widzimy oznaczenia czterech więźniów funkcyjnych. Nosili je na rękawie pasiaka. Są w języku niemieckim. Lager-Eltester, czyli starszy obozu, był najwyższy rangą. Blockeltester, zwany popularnie blokowym, nadzorował jeden blok, w tym przypadku oznaczony numerem 10. Lagerschreiber, pisarz obozowy, kierował kancelarią obozu. Natomiast Kapo pilnował więźniów pracujących w jednym komandzie, czyli grupie roboczej. Więzień numer 7662 tak scharakteryzował funkcyjnych w Gross-Rosen. Funkcyjnymi więźniami z nielicznymi wyjątkami byli kryminaliści niemieccy, będący powolnym narzędziem w rękach SS oraz z własnej inicjatywy szykanujący współwięźniów na każdym kroku. Wspólnota językowa i mentalność kryminalistów i SS-manów były płaszczyzną łatwego porozumienia funkcyjnych i władz obozu. Na planszy ze znacznikiem i trzech kolejnych zaprezentowano korespondencję więźniów z rodzinami, przekazy pieniężne i napaczki, a także związane z tym zarządzenia obozowych władz. Oddział poczty działał w Gross-Rosen przez prawie cały okres funkcjonowania obozu. Zakres kontaktów więźnia ze światem zewnętrznym zawarto w widocznym w gablocie regulaminie podpisanym przez komendanta obozu. Korespondencję przesyłano na obozowych formularzach. Każdy list musiał zawierać formułkę „Jestem zdrów i wiedzie mi się dobrze”. Mimo cenzury więźniowie starali się w listach przemycić treści niezgodne z obozowym regulaminem. Otwarcie pisali o tym tylko w nielegalnych grypsach. Wysyłano je korzystając z pomocy cywilów, z którymi stykano się w miejscach pracy. Tę prawdę oddaje fragment wiersza napisanego w obozie w październiku 1944 roku przez więźnia Gross-Rosen Andrzeja Wydrzyńskiego. Ty nie wiesz, że w mych listach wyrazy są drążone, że wewnątrz są me myśli, prawdziwe myśli moje. I nie wiesz, że gdy piszę Gesund bin ich und munter, jest wtedy dziwnie smutno i serce bardzo boli. A cały list jest krzykiem, wołaniem na pustyni, bo sensu nie odgadniesz, bo nie wiesz, o czym piszę. Ach, zrozum, że ty musisz nie słowa listu czytać, lecz to, czego tam nie ma, to, czego nie usłyszysz. Szanse ucieczki były minimalne, ponieważ nawet po udanym wydostaniu się poza posterunki więzień nie miał nigdzie żadnego oparcia. Relacjonował po wojnie więzień numer 2342. Mimo to pragnienie wolności było silniejsze od strachu i więźniowie podejmowali próby ucieczki przez cały okres funkcjonowania obozu. Żadna się jednak nie powiodła. Złapanych uciekinierów przywożono z powrotem za druty. Tutaj bito ich, ośmieszano i w końcu zabijano w trakcie pokazowej egzekucji. Na współczesnej ilustracji widzimy moment przyprowadzenia zbiega do obozu opisany przez więźnia numer 23459. Stojących zwolniono na bloki, a owego delikwenta ubrali we wysoką czapkę jak klauna w cyrku z tablicą na piersiach i plecach z napisem „Hurra, hurra, ich bin wieder da”, oznajmiającym „Cieszę się, że znów tu jestem”. Wieszano ich na placu. Od wiosny 1944 roku do podobozów Gross-Rosen kierowano kobiety. Do pracy w zakładach włókienniczych, przy produkcji amunicji, a nawet przy budowie systemu umocnień
wybierano przeważnie młode, zdrowe Żydówki pochodzące z całej Europy. Jedną z takich selekcji wspomina Alza Besser, osadzona w filii Neusalz. Boże, czy my nie jesteśmy też ludźmi? SS-mani kupują i sprzedają nas jak bydło. Otyły SS-man poklepuje dziewczęta po ramionach. Mierzy obwód ich biustu, mięśni, ud. Zagląda im do ust, aby skontrolować stan uzębienia. Potem wypisuje na ich plecach kategorie A, B lub C. Kategoria A jest zarezerwowana dla najzdrowszych i najpiękniejszych. Kategoria B dla tych o przeciętnym stanie zdrowia. A te, które zostają zaklasyfikowane do kategorii C, muszą się liczyć z tym, że każdego dnia mogą zostać przewiezione do pieców obozów Oświęcimia. Spójrzmy jeszcze na dwa umieszczone obok siebie zdjęcia na górze planszy. Obydwa przedstawiają Rose Frank, młodą Żydówkę. Na fotografii po lewej widzimy ją w szczęśliwych przedwojennych czasach. Prawa fotografia ukazuje już wyniszczony przez obóz strzęp człowieka. W sumie przez KL Gross Rosen przeszło około 26 tysięcy kobiet. Ta część ekspozycji przedstawia fragmenty relacji więźniów, którzy z narażeniem życia nielegalnie spotykali się w obozie na pogadankach, wykładach czy na samokształceniu. Te chwile dawały im nadzieję na przetrwanie obozowego reżimu. Nawet organizowane przez SS-manów rozgrywki sportowe, w których musieli brać udział, były dla wycieńczonych więźniów chwilami radości. W widocznych na planszy rysunkach przejawia się tęsknota osadzonych za wolnością, bliskimi i normalnym życiem poza drutami. Na samym dole możemy zobaczyć fotografie polskich księży, więźniów KL Gross Rosen, którzy poprzez modlitwę i spowiedź dodawali otuchy wierzącym. Tę i sąsiednią planszę po prawej poświęcono więźniom akcji o kryptonimie NN. Spójrzmy na mapę Europy przed nami. W latach 1942-1944 siły bezpieczeństwa III Rzeszy prowadziły w okupowanych krajach Europy Zachodniej akcję Nacht und Nebel, czyli noc i mgła. Skierowana była przeciwko członkom ruchu oporu w takich krajach jak Francja, Belgia, Holandia i Norwegia. Schwytani konspiratorzy przechodzili przez różne więzienia, których nazwy możemy przeczytać na mapie. W końcu jednak większość trafiła do obozów koncentracyjnych, w tym do Gross Rosen. Rodziny nie wiedziały, gdzie uwięziono ich bliskich. W obozie byli pozbawiani prawa do korespondencji. Na planszach możemy zobaczyć rozkaz przeprowadzenia akcji NN, a także imienne wykazy więźniów oraz ich nieliczne fotografie. Społeczność więźniarska obozu macierzystego Gross Rosen oraz jego 99 filii była międzynarodowa. Najliczniejsze grupy stanowili Polacy, ubrani w pasiaki z dużą literą P na winklu, oraz Żydzi, z żółtym winklem lub z gwiazdą Dawida. W gablocie ze znacznikiem główne miejsce zajmuje mapa Polski w granicach sprzed II wojny światowej. Zaznaczono na niej miejsca, z których wyruszały w kierunku Gross Rosen transporty z polskimi więźniami. Wyróżnia się tutaj Kraków, z którego wysłano aż 16 transportów. Poniżej mapy możemy zobaczyć zdjęcia kilkudziesięciu więźniów oraz pamiątki po nich. To głównie krzyżyki, medaliki i obrączki. Natomiast w sąsiedniej gablocie po prawej znajduje się mapa Europy, ukazująca z jakich krajów pochodzili żydowscy więźniowie kompleksu Gross Rosen. Ich liczbę szacuje się na około 57 tysięcy. Nie przebywali oni jednak w obozie macierzystym. W 1942 roku szef SS Heinrich Himmler zakazał bowiem osadzania Żydów w obozach koncentracyjnych na terenie III Rzeszy. Żydowskich więźniów
kierowano do obozowych filii, między innymi do kompleksu AL Riese, gdzie budowano podziemną kwaterę Hitlera. Stamtąd właśnie pochodzą prezentowane poniżej mapy wykazy chorych więźniów z 9 maja 1945 roku. Przed nami prezentowane są materiały poświęcone przychodzącym i wychodzącym transportom więźniów. To przede wszystkim listy transportowe przygotowane przez obozową administrację. Natomiast na mapie widzimy, dokąd przewożono więźniów Gross-Rosen w latach 1941-1945. Najwięcej transportów skierowano do położonych w głębi III Rzeszy obozów koncentracyjnych Buchenwald, Flossenbürg i Dachau. Tak warunki panujące w trakcie transportu wspominał jeden z więźniów. W zamkniętym wagonie gęsta, smrodliwa zawiesina. Nie ma wprost czym oddychać. Jeden niekończący się skowyt. Jęk czy krzyk rozpaczy przerywany od czasu do czasu przeraźliwym wrzaskiem kogoś, kto doprowadzony do kresu wytrzymałości dostawał szału. Słabsi, którzy nie mogli utrzymać się na nogach, posuwali się i ginęli pod nogami współtowarzyszy. W gablocie widoczne są rzeczy, które mógł posiadać więzień obozu Gross-Rosen. Było ich niewiele. Pasiak, czyli charakterystyczne ubranie w szaro-niebieskie pasy, miska i obuwie. Ubranie męskie składało się z kurtki, spodni, kalesonów i okrągłej czapki bez daszka. Więźniarkom przysługiwała sukienka z długimi rękawami i biała chusta na głowę. Za obuwie często służyły ciężkie drewniane chodaki, zwane holenderkami. Kiedy pasiaków brakowało, więźniowie nosili zniszczone cywilne ubrania po zamordowanych ofiarach hitlerowców. Przedmioty w gablocie są oryginalne i zostały przekazane do muzeum przez więźniów, którzy przeżyli wojnę. Kostki granitu, drut kolczasty, łopata i kilof oraz pasiak symbolizują kamienne piekło, czyli katorżniczą pracę więźniów Gross-Rosen. Główną przyczyną śmierci w obozie i jego filiach, obok głodu, chorób oraz okrucieństwa strażników i więźniów funkcyjnych, było wycieńczenie pracą. Szacuje się, że w sumie w całym kompleksie Gross-Rosen zginęło około 40 tysięcy osób. W pierwszych latach istnienia obozu prowadzona była księga zgonów. Jej kopia widoczna jest w gablocie. Jednak gdy zmarłych zaczęło przybywać, śmiertelność była ukrywana. Ponadto zachowały się między innymi świadectwa zgonu wydawane przez lekarza obozowego, zawiadomienia o śmierci więźnia wystawiane przez komendanturę obozu Gross-Rosen dla policji niemieckiej, czy zawiadomienia o śmierci przesyłane rodzinie zmarłego. Oczywiście najczęściej nie podawano prawdziwej przyczyny, w zamian wpisując w odpowiednią rubrykę na przykład zawał serca lub pospolitą chorobę.